Paweł Korzeniowski, jego odrodzenie, rekordy życiowe, kolejne mistrzostwa świata, 10 lat później w tym samym miejscu, 2003 rok Barcelona i 2013 rok Barcelona. Trzy kwalifikacje, Paweł, chyba jesteś bardzo zadowolony. Tak, udało mi się tutaj pobić rekord życiowy na 100 delfinem, na 200 delfinem. Popłynąłem 0,2 wolniej jak na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. 200 kralem, 0,2 od rekordu życiowego z 2009 roku. Więc jestem tutaj w bardzo dobrej dyspozycji, a jak będzie w Barcelonie, to zobaczmy. Na basenie mówi się, że 2-0 Paweł, czyli drugi Paweł się pojawił, kolejna twoja super odsłona. Trenujesz cały czas z Robertem Białeckim, ale byłeś też u Bartka Kizierowskiego. Byłem dokładnie w styczniu i w maju i dwa razy na miesiąc trenowałem z Konradem Czerniakiem właśnie pod okiem Bartka Kizierowskiego. No jak widać, współpraca poszła w bardzo dobrym kierunku, Konrad również bardzo szybko pływa. Była rywalizacja na treningach, tego mi tak naprawdę brakowało przez te kilka lat. No i jak widać, dwa miesiące ciężkich treningów z Konradem, można pływać rekordy życiowe. No właśnie, to widać, że ta ciężka rywalizacja między wami na treningach przede wszystkim daje i efekty Konradowi, daje efekty tobie. Powiedz, czy coś nowego robiłeś z Bartkiem? Tak, zmieniłem trening, bardziej przygotowywałem się do sprintów. Tak jak Konrad, no, on pływa 100 delfinem, 50-100 delfinem, ja w maju troszeczkę ten trening był inny, trenowałem bardziej po 200, ale w styczniu to jest dużo sprintów. To samo robiliśmy właśnie z trenerem Robertem Białeckim. Sprinty, dużo siłowni, jak widać nie tylko metraż się liczy, ale też również ląd. No właśnie, ja u Bartka poprawiłam trochę głowę i słyszałam, że ty też w delfinie już teraz lepiej kładziesz głowę, już nie masz tej wyciąganej, tylko pod wodą, że to było widoczne na twoich startach. Tak, no tutaj Bartek mi powiedział kilka wskazówek, tak naprawdę nie wiedziałem o tym do stycznia, który był tak naprawdę kilka miesięcy temu i przez tak naprawdę 10 lat kariery popełniałem cały czas ten błąd jeden i jak widać ten jeden element poprawiłem, na 100 delfinem od razu rekord życiowy, więc technika jest naprawdę bardzo ważna, tutaj poprawiłem kilka elementów, ale nadal są małe błędy, które są do poprawienia. Ale wszyscy mówili, że to już raczej, że jesteś stary, jak to się mówi, a jednak pokazujesz, że stary, ale jary. I tak naprawdę to, czego ja ci mogę pozazdrościć, to, że udowodniłeś niektórym, że potrafisz wrócić. I ja będę z tobą trzymała bardzo zaciśnięte kciuki za ciebie podczas Mistrzostw Świata. Teraz powiedz mi, jak przygotowania, gdzie teraz będziesz spędzał czas? Teraz wracam do Warszawy na tydzień, muszę troszeczkę odpocząć po mistrzostwach, zregenerować się i następnie przyjeżdżam na 2 tygodnie tutaj do Olsztyna albo do Ostrowca Świętokrzyskiego. Planujemy start na Uniwersjadzie, to będzie taka mniej docelowa impreza, bardziej będę tam startował z treningu, natomiast Mistrzostwa Świata już w Barcelonie będą na odpuszczeniu zaraz po Uniwersjadzie. No właśnie, Uniwersjada za 4 tygodnie, Mistrzostwa Świata za 6 tygodni, czyli tak naprawdę Uniwersjada będzie takim przetarciem przed mistrzostwami, bo wracasz do ciężkiej pracy. Tak, no tutaj Uniwersjada będzie zdecydowanie z marszu i treningi. Na pewno nie będę odpuszczał i tutaj no, pewnie 2-3 dni dostanę od trenera, żeby się troszeczkę zregenerować. Na Uniwersjadzie będę startował praktycznie codziennie, nawet 400 zmiennym, 400 kraulem. Jest przewidziane, jak nie ukrywam, że będzie bolało, bo troszeczkę zmieniłem trening, ale podchodzę do tego bardzo treningowo i jeżeli to ma dać efekt później na Mistrzostwa Świata w Barcelonie, to ja bardzo chętnie. Czego nie robi się do lepszego wyniku, nawet 400 kraulem można popłynąć z powrotem. A właśnie, jeszcze jedno pytanie. A Igrzyska Olimpijskie? Rio 2016, no będę naprawdę już bardzo stary, jeżeli będę, jeśli chodzi o pływaka, który pływa 200 delfinem, ale jeżeli będę nadal się tak rozwijał, i to nie mówię nie. Ja rozmawiałam właśnie z trenerem Laszlo Czecha i on mówił, że Laszlo będzie próbował do igrzysk. Jesteście w tym samym wieku, więc tak naprawdę oboje możecie jeszcze w tych igrzyskach spróbować wystartować. Fajnie, bo stworzyła się zacięta rywalizacja i na 200 dowolnym, i na 200 motylkowym, więc masz z kim rywalizować w kraju. W kraju tak, ale bardziej tutaj bym się skupił na treningach. No jeżeli będę sam musiał trenować jeszcze przez jakiś czas, liczmy, nie wiem, w przyszłym roku znowu będę sam trenował, no to ciężko to widzę, no i ale mam nadzieję, że stworzy się jakaś grupa i może ktoś do mnie dołączy, wtedy rywalizacja na treningu będzie i to będzie wielki plus. Musisz poszukać jakiegoś młodego delfinisty. No, może ktoś kraulisty. Może ktoś się znajdzie, zobaczymy, może Jan Świtkowski, więc
No zobaczymy, no wszystko wyjdzie w praniu. No to trzymam kciuki, teraz miłej rozgrzewki ci życzę. Dziękuję.